godzina 11, a my od godziny spacerujemy sobie po stolicy i ją staramy się poznać i odkryć. Przyznam się szczerze, nie znamy dobrze historii tego kraju, nie znamy dobrze ich kultury ani ich bolączek, ale powoli staramy się doedukować, dokształcić samodzielnie i patrzeć z wszystkim, co się dzieje dookoła, no, obserwując to, a także rozumiejąc. Moje pierwsze doświadczenia to przede wszystkim bardzo duże i istotne wpływy francuskie. Można tutaj znaleźć bardzo dobrej jakości czekoladki, patisserie, kulturę picia kawy bardzo dużą. I to jest ta pierwsza rzecz, która bardzo mocno przemawia na każdym kroku przez to miasto, bo jest po prostu wszędobylska. No druga rzecz to jest mimo wszystko bieda, którą się tu widzi. Trochę po Kapsztadzie odzwyczailiśmy się od tego widoku, a tutaj z powrotem wracamy do niego pełną parą. Na porządku dziennym tutaj na każdym rogu ktoś próbuje ci coś sprzedać lub wcisnąć, co samo w sobie nie jest złe, bo wydaje mi się, że ci ludzie w ten sposób szukają jakiegokolwiek zarobku. Wiemy, że od kilku lat trwa tutaj epidemia głodu, która jest w dzisiejszych czasach tym bardziej przerażającą epidemią, jeżeli możemy to tak nazwać, że coś takiego istnieje. I wydaje mi się, że właśnie te nagabywacze są po części odpowiedzią na ten głód. Każdy tutaj próbuje wszystkiego. Doświadczyliśmy już próby skamu przez małe dziewczynki, które chodziły za nami i żebrały o mleko w proszku, które później odsprzedają. Ale też widzieliśmy od groma ilości babci, które próbują nam wepchnąć całe pęki, lasek wanilii, prawdę mówiąc, za grosze. Jestem w stanie to zrozumieć. Mam nadzieję, to jaki mamy drobny plan, że być może uda nam się znaleźć pocztę i dowiedzieć, ile kosztuje list do Polski, bo jeżeli tak, to z przyjemnością wsparlibyśmy lokalny biznes i wysłali naszym przyjaciołom po laskach wanilii. Wystawy Muzeum Fotografii prezentuje fotografie czterech różnych artystów, które mają jeden motyw przewodni i jest to lamba. Lamba jest to tradycyjna chusta noszona w kulturze malagaskiej, która nie tylko była symbolem godności dla noszących ją ludzi, ale też była przedmiotem niezwerbalizowanych zasad funkcjonujących w społeczeństwie. Oznacza to, że w zależności od tego, w jaki sposób się nosiło tą chustę, można było wskazać przynależność do zarówno wieku, płci, jak i pewnej klasy społecznej. Niestety wraz z przybyciem tak jak francuskich kolonialistów w XIX wieku noszenie lamby zostało powoli wyparte przez tanią odzież second-handową, która przybyła z Europy, która z jednej strony była no po pierwsze dużo tańsza i praktyczniejsza, no ale też wyparła te wszystkie element kultury, jaki był związany z noszeniem lamby. Za nami największa atrakcja Antena Ryby. Niestety oglądamy ją zza płota, ponieważ nie jest otwarta, coś tam budują, prawdopodobnie kolejny zabytek. Jest to Pałac Królowej. Z wszystkich ciekawych informacji, które przeczytaliśmy, w głowie zapamiętałem jednej. Widzicie wielkość tego. Za nią jest za to chatka króla. Ma jakieś 60 metrów powierzchni i 2 piętra, więc 2 pokoje. Więc jak znam swój gatunek męski, to na dole jadł, a na górze przyjmował swoje królowe, ponieważ miał dużo żon. I tak sobie żyli. Królowa na początku pierwsza w drewnianym pałacu tej wielkości, a potem królowa druga przemieniła pałac na kamienny. Ale królowie mieszkali w chytkę z tyłu. Potrzeby męskie kontra potrzeby damskie. Dokładnie. Więc jak już zauważyliście, cały ten ośrodek królewski jest zamknięty z pałacami króla i królowych. Ale dzisiaj się także dowiedzieliśmy od jednego pana dlaczego. Otóż w 1995 roku Prime Minister, czyli premier Madagaskaru, postanowił ukraść pieniądze z UNESCO na odbudowanie i renowację tych miejsc. Z tego względu, aby to zatuszować,
zapłacił ochroniarzom i spowodował pożar. Jak widać, część budynków do dziś nie została odrestaurowana. Jesteśmy w Muzeum Sztuki Współczesnej w Antananarywie. Sam budynek jest bardzo imponujący, ale ta wystawa, na której jesteśmy, no jest dużo lepsza niż się spodziewaliśmy. Artystką jest Madame Zo. Jest tutaj około 100 prac jej. Jest to tkactwo, które wykonała pomiędzy 2006 a 2019 roku. Co było dla niej wyjątkowe i przez co była znana nie tylko w swoim kraju, również miała wystawy na Biennale czy w Paryżu i w Dakarze, było to, że mieszała naturalne tkaniny z różnymi innymi materiałami w swoich pracach. I tymi materiałami mogą być różne postacie drewna, czyli takie kawałki drewna, wykałaczki, zwęglony węgiel czy takie wiórki. Czy jest dużo miedzi oraz pianki, a zwłaszcza powtarzający się materiałem były ten taki plastik z kaset wideo, czy filmy wideo nagrywane na rolce. I są tutaj cztery jej wystawy. Landscape, czyli właśnie krajobrazy, są refleksje, przejścia, czarna dziura i jeden, który był powiązaniem tkactwa z filmem. A nawet, zapomniałem o jednej jeszcze materiały, były rozłożony komputer, który był wtkany w cały obraz. 100 prac przez 15 lat, jest to naprawdę dużo, biorąc pod uwagę jej wymiary. Więc przystrafiliśmy tu trochę przez przypadek, bo została ta nam wystawa polecona przez Muzeum Fotografii. No ale bardzo się cieszymy. Zapraszamy na nią. Z uwagi na to, że przez najbliższy miesiąc raczej spędzimy go po prostu w namiocie, postanowiliśmy naszego pierwszej i ostatniej nocy w Antananarywie na odrobinę luksusu. I teraz jesteśmy w przepięknej restauracji o nazwie La Verang, podającej kuchnię malagaską w połączeniu z francuską, a potem idziemy na jazz. Nasze dzisiejsze zamówienie. Stek z tuńczyka, a także cielęcina, być może z zepu, kto wie. Nie rozumiemy tak dobrze francuskiego, żeby być tego pewni. Ale tak czy siak, jak widać, mamy przecudne połączenie kuchni francuskiej z malagaską. Gdzie idziemy? Na kemping pod gołym niebem i pod baobabem. Spanko. Ale to ładnie.
Być może zastanawiacie się, dlaczego tak dużą częścią naszego filmu są ujęcia z drogi i z samochodu. Jest tak dlatego, ponieważ drogi na Madagaskarze zasługują na to, by być odrębną atrakcją tego kraju. Uznawane są za najgorsze drogi w skali całej Afryki, co też można doświadczyć na własnej skórze. Myśleliśmy, że już nic nie pokona tego, że 600 km przejechaliśmy krajową autostradą w czasie 16 godzin. Niemniej jednak to był dopiero początek. Droga z Morondawy do Bekopaki, czyli przysłowiowe 200 km, które wydawałoby się, że można nawet pokonać na rowerze, zajęła nam równo 11 godzin. Po drodze wielokrotnie mogliśmy urwać koło, utknąć w błocie, przekraczaliśmy wiele rzek, wiele wiosek, a także mijaliśmy po swojej drodze dwie przeprawy promowe, z których musieliśmy skorzystać. Co więcej, trasę tą od samego początku było jasne, że nie przyjedzie byle jaki samochód, a nawet nie byle jaki samochód z napędem na cztery koła. Na trasę tą o tej porze roku destynowane są tylko de facto dwa regularne znane typy samochodów, a mianowicie jest to Nissan Patrol i Mitsubishi Galloper. Hyundai Galloper. Hyundai Galloper, czyli nasz dzielny konik. Obojętnie zresztą jak ciężka przeprawa, po drodze jest masę ludzi, którzy chce ci pomóc, lub przynajmniej masę dzieciaków w każdej wiosce, które uparcie biegnie za samochodem i krzyczy bonbon, cukierka albo butel, gdyż zbierają puste butelki. Przeprawa promowa to z kolei zupełnie inny wymiar, ponieważ musisz wjechać de facto do jeziora, gdzie po bardzo wąskich relingach wspinasz się na zbudowaną na prędce tratwę, której niewłaściwie postawiona noga może skończyć się z tym, że wpadniesz do tej rzeki. W tych warunkach błotko w ostatnich czasach jest dla nas codziennością. Były momenty, kiedy lekko powątpiewaliśmy w naszego kierowcę, któremu zdarzało się powiedzieć, że dalszą drogę musimy przebyć na pieszo i czekał na nas w umówionym miejscu. Lecz ostatecznie doceniliśmy, że był to dobry wybór, gdyż w drodze powrotnej natykaliśmy się na korowody utkniętych w błocie z aut. Oni zupełnie źle to robią. Oni powinni tutaj podważyć z tej strony i podłożyć te gałęzie, żeby mogli wyjechać. Ja nie rozumiem w ogóle, jak oni to robią. Tylko ja to jutro będę tu stać. Aby tylko trochę tu podważyli. Tylko wysłuchali dobrych rad specjalisty w swojej dziedzinie. Dokładnie, jakby zero pomyślunku. Jeżeli chodzi zaś o same błoto, być może część naszych dzisiejszych przygód wynika z faktu, że kraj Madagaskar jest de facto odcięty od większości dróg poza autostradami przez cały sezon deszczowy, przez całą porę deszczową. A my natomiast zwiedzamy go w miesiąc po tej porze. Oznacza to dla nas również to, że nie wszystkie drogi są jeszcze otwarte. I tak na przykład do Toliary nie będziemy w stanie się udać wprost, gdyż nadal drogę zalewa rzeka. Zapraszamy nas na wycieczkę po Tsingy de Bemaraha. Tsingy, czyli z ichniejszego języka, chodzenie na paluszkach. A dlaczego? Ponieważ skały te zostały bardzo specyficznie ukształtowane, ostro, co też zauważycie. Jest to limestone, co wydaje mi się, że dobrym przetłumaczeniem będzie wapień, który kiedyś znajdował się pod wodą za czasów ery Jurassic znajdował się pod wodą, po czym został wypiętrzony i w jakiś sposób spadły tutaj kwaśne deszcze. I to właśnie te kwaśne deszcze odpowiadają za bardzo ostre wyżłowienia, powodując, że same te ukształtowanie wydaje się spiczaste. Paulina wczoraj powiedziała wam, skąd wzięły się Tsingy, jak powstały. A ja dzisiaj wam opowiem o naszym dniu wielkich Tsingy, ponieważ był bardzo emocjonujący.
Zaczęliśmy od długiego spaceru po suchym lesie deszczowym. Suchym dlatego, że te drzewa i rośliny w trakcie pory suchej zwijają się, kurczą, hibernują, żeby potem znów w porze deszczowej ożyć. Dzięki temu widzieliśmy bardzo dużo poskręcanych ze sobą drzew, lianami, korzenie powietrzne, które wystawały wiele metrów nad ziemią i oplatały skały. I sam spacer był dość dłuższy, ale tego nawiążę później, dlaczego całość nam zajęła 17 km. Następnie były jaskinie, które spodziewałem się, że będą krótkimi przejściami w zasadzie pomiędzy jednym kawałkiem szlaku a drugim, a tak naprawdę ta najdłuższa mogła mieć kilkaset metrów, gdzie przeciskaliśmy się przez małe zaciski, czy chodziliśmy po linach w dół, czy widzieliśmy wielkie groty. Dla Poliki to była nowość, mam nadzieję, że jej się podobało. Następna część była już w samych Cyngi. Cyngi w ogóle to nie jest tylko ten jeden obszar tutaj, tylko ciągnie się na setki, może nie kilometrów kwadratowych, chyba z 15 kilometrów kwadratowych, przez co oprócz tych platform, które widzicie tutaj, widoki z nich wam pokazujemy, jest też mnóstwo mniejszych Cyngi, pomiędzy którymi się przechodzi, pod nimi, nad nimi, aby dotrzeć do dużych cyngów, więc ten spacer był bardzo uroczy pomiędzy nimi wszystkimi. Aby tu dotrzeć drogą, i sam spacer był wspaniały również dlatego, że sami tu byliśmy. Więc jest to jedna z największych atrakcji Madagaskaru. A jak to się stało, że sami byliśmy na szlaku i mogliśmy doświadczać tego całego, tych wszystkich skał sami. Składało się na to dwa czynniki. Po pierwsze, jesteśmy tuż przed sezonem, czyli zaczął się sezon suchy i już nie pada, ale jeszcze nie ma turystów. A druga rzecz jest taka, że drogi, która dowozi do Wielkich Cyngi, jest tak w złym stanie, że trzeba było zostawić samochody 5 km od parkingu. Więc już to była pewna bariera dla wielu turystów, żeby przejść 5 km do początku szlaku, a potem kolejny szlak ma kolejne 5-6 km, więc całość była całkiem spora. Znaczy wpłynęło na to wybór naszej trasy też? Tak, ponieważ wybraliśmy trzy szlaki połączone ze sobą. Na naszej dzisiejszej trasie jedną z największych atrakcji jest 20-metrowy most linowy, który zawieszony został na wysokości 100 metrów. No i jak widać, każdy ma taki Everest, na jaki sobie zasługuje. Tutaj ja krok po kroku pokonuję swoje własne przeciwności, a mianowicie lęk wysokości. Teoretycznie cała ta trasa nie jest dla takich osób jak ja przeznaczona. Ale co tam, kroczek po kroczku, aż będzie z tego sportowa kaczucha. Wszystko. Wczorajszą noc spędziliśmy w miejscu o nazwie Akiba Lodge, który jest community-based campingiem, gdzie już od pierwszego wjazdu przywitały nas gromadka brązowych lemurów, które niedługo poszły później spać. W nocy natomiast wybraliśmy się wraz z jednym z chłopaków z okolicy na poszukiwanie nocnych lemurów.
I w ten oto sposób widzieliśmy ogromną ilość lemurów mysich, malusieńkich. Jak również widzieliśmy sportif lemur, który jest uznawany za największego lemura nocnego. Oraz jeszcze jeden gatunek, którego nazwy nie pamiętam. Pamiętam, że miały czarne ogony. No i ich akurat nie mamy na filmie z uwagi na to, że były dość daleko na drzewie. A teraz stoimy przy głównej drodze i czekamy albo na busa, taksi Bruce, albo na stopa. Zobaczymy, co przyjdzie pierwsze. Co, Misio? Złapaliśmy stopa na workach chyba kukurydzy. Tak. Jedziemy. Będzie wygodne spanko. Droga będzie długa. No zobaczymy, dokąd jadą. To też idę tam.